Proszę Państwa, przechodzimy do procedowania punktu nr 19. Bardzo proszę Pana Przewodniczącego Więcława o zreferowanie uchwały. Opiniuję się pod przyjęciem projektu uchwały w warunku zabudowy dla inwestycji pod nazwą rozbudowa i przebudowa budynku spalarni odpadów niebezpiecznych z przeznaczeniem pod instalację turbogeneratora wraz z budową sieci SM i trafostacji wewnętrznej na wymienionych działkach Obręb Nowa Huta przy ulicy Dymek w Krakowie. Jak Państwo wiecie, procedowaliśmy półetapowo tą propozycję uchwały zarządu. Chcieliśmy jak najwięcej informacji uzyskać od osoby, która reprezentowałaby spalarnię odpadów niebezpiecznych, żeby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego zamierzenia. Szczególnie ja jako radny z sąsiedniego okręgu byłem zainteresowany szczegółami. Można powiedzieć, że mam takie raczej pozytywne niż negatywne uwagi co do tego spotkania, że okazuje się, że ta inwestycja jest proekologiczna. Polega na tym, że ciepło dotychczas, które było produkowane przy okazji spalania tych odpadów niebezpiecznych, ono się ulatniało do atmosfery. I w tym momencie jako ten efekt cieplarniany, który występuje w Krakowie i że mamy wyższą temperaturę, to też wpływało między innymi na to. Natomiast ta inwestycja obejmuje w zasadzie rozbudowę budynku, do którego będzie wprowadzone następujące urządzenia, czyli projektowana trafostacja i taki turbogenerator, który będzie wychwytywał ciepło z już spalanych odpadów, ale żeby to ciepło jeszcze bardziej było wychwytywane i żeby lepiej jeszcze ten efekt ekologiczny był zastosowany, to będą współspalane takie odpady z biopaliwy, związane takie z ręki, jak na przykład pozostałości od słonecznika, jak się rynka słonecznika, to tam ta odpowiednia zostaje. Ujemne jony, czy jak to się nazywa, nie jestem specjalistą w tym zakresie, w wyniku zespalania tych odpadów niebezpiecznych będą redukowane właśnie przez te dodatnie z tych biopaliw. Także w sumie można nazwać, że to zamierzenie, które mamy dzisiaj jako głosować w formie uchwały, przegłosować, według mnie jest proekologiczne. Natomiast pozostaje pytanie, czy to nie będzie zaczyn do przyszłej rozbudowy tej spalarni odpadów niebezpiecznych, czy z tego tytułu, że jak będą mieli już postawione te generatory i tak dalej, nie okaże się, że jeszcze więcej będzie się spalało. Natomiast w tym momencie trudno nam to wykazać, że tak będzie. A z kolei problem polega na tym, że normy, które są zalecane ogólnie i były przedstawione przez pana projektanta w tym zakresie, one mówią, że w zasadzie każde województwo powinno mieć taką spalanie odpadów niebezpiecznych i niejako niebezpieczne. Odzysk z innych województw tutaj nie powinien wchodzić w rachubę. Natomiast tu akurat jest teraz taka sytuacja, że ponieważ oddawanie tych do spalania odpadów niebezpiecznych jest bardzo drogie, to szpitale, przychodnie czy jakieś inne instytucje, które powinny oddawać te elementy do spalenia, one bronią się jak mogą pod tym podrzucają, gdzie się da i są różnego rodzaju z tym apele też gdzieś tam odbiera się, że gdzieś tam w lesie znalezione jakieś rzeczy, które powinny być trafić do tej spalarni odpadów niebezpiecznych. Także jeżeli chodzi o całą inwestycję i to podstawę dzisiejszej uchwały, ja uważam, że w pełni można nazwać, że to jest tak w uzasadnieniu tutaj powiedziane, inwestycja ma na celu działanie proekologiczne, wykorzystanie dotychczas wracanego ciepła. Dziękuję bardzo. Na dyskusję bardzo proszę. Jest Państwa radnych, Pani Radna Ciężak.
Więc tak, ja mam wątpliwości co do samego właśnie tej spalania odpadów niebezpiecznych, ponieważ parę lat temu ukazał się artykuł w prasie, w którym po prostu jasno było napisane, że oni wolą płacić kary niż na przykład zakładać nowe filtry na kominy, co było dla nas szokiem, tak powiem, mieszkańców. Potem ukazały się dwa programy w telewizji, uwaga, gdzie były te odpady pod gołym niebem przechowywane. I te zwierzęta, że tak powiem, rozrywały te worki, te wnętrzności ludzkie były rozjeżdżane przez auta, które tam wjeżdżały. Potem jeszcze się okazało, że ze Śląska je tutaj też przywożą, także powiem tak, że firma no, nie ma dobrej reputacji, że tak powiem, wśród mieszkańców. Wiadomo, że my będziemy przekazywać wszystkiemu, co ma działanie proekologiczne, tylko czy ta firma w ogóle będzie robiła coś w ogóle związanego z tą proekologią, o to chodzi, bo mamy tutaj no, szereg wątpliwości, życie pokazało, że tak powiem, tam chodzi o to jest duży biznes, wiecie Państwo, że biznes na odpadach to jest po prostu teraz bardzo dobry biznes. Jeżeli mogę, na naszym temat bardzo proszę. Jeszcze można właśnie przed spotkaniem sesji. Pani Radzanka. Bardzo proszę. Przed właśnie sesją rozmawialiśmy z panem Więcławem o tym, co pani teraz mówi. I rzeczywiście problem polega na tym, że my tutaj, jak to się mówi, zaklepujemy różne projekty, które nam się przedstawia. Wszystko jest, jeśli chodzi o te projekty, wszystko jest zgodnie z normami, wszystko ze sztuką budowlaną i ze sztuką projektowania, a rzeczywistość to zupełnie inaczej, rzeczywistość to inaczej wygląda, bo później się okazuje, że huta, szczególnie huta jest tak strasznie zanieczyszczona w tej chwili, że wszyscy mówią, że mają filtry, że stosują, a się okazuje, że my po prostu już nie mamy czym oddychać. I mało tego, my jako radni, tutaj nam się przedstawia dokumentacja, prosi się nas po prostu o zaklepanie, w cudzysłowie, to mówię oczywiście, ich produktu, a my później nie mamy możliwości wejścia na teren. No bo się okazuje, że teren jest prywatny, że nie można, że nawet jeżeli się straż miejską, czy każda inna instytucja, która jest za to odpowiedzialna, interweniuje, to wszyscy mówią, że oni nie mogą, bo oni to, bo oni tamto. Krótko mówiąc, nikt się nie chce narażać. Więc moje pytanie brzmi, jak wygląda sprawa egzekwowania właśnie pod względem zanieczyszczenia środowiska właściciela, który emituje te zanieczyszczenia w atmosferę. Jak to jest przestrzegane, jak to jest wykonywane i czy my jako radni w ogóle jesteśmy tylko tutaj po to, żebyśmy po prostu zdawali. No to tak to się przyjęło, ale właściwie to my nie mamy nic do powiedzenia. Mamy nie raczej, ja popieram. Chciałabym pytanie tylko zapytać, bo tu jest pozytywna opinia Komisji Planowania Przestrzennego i między innymi pani radna jest w komisji. To jak to przeszło? To głosowaliście przeciw czy za? Ja muszę to powiedzieć jedno zdanie. No. Wątpliwości, te, które pani radna Ciężak tutaj podniosła, też mnie notowały i na ten temat się dowiedziałem, jakie rzeczy. Zostały w ostatnim okresie zamontowane jakieś nowoczesne filtry na tej spalaniu odpadów niebezpiecznych. I ja wiem z innych źródeł, że jeżeli inwestycja ma dofinansowanie z Unii Europejskiej, to oni sobie nie mogą pozwolić w najbliższych 5 latach od dostępnej inwestycji na to, żeby nie przestrzegać norm, bo od razu by się to wiązało z utratą dofinansowania. Także niejako jeszcze ten element, że przez jakiś czas na pewno będą przestrzegane normy, co mam też wątpliwość, co mówi pani radna Michta, że nie mamy jakby siły sprawczej, żeby odpowiednie kontrole były i wskazywały, bo nawet pani radna z tego okręgu wnosiła o to, że powinna być tablica, która by informowała na zewnątrz o emisji w danym momencie z tej spalarni odpadów. Pani radna Stawryła. Ja chciałam właśnie zapytać radnych z tego okręgu,
jak wyglądała sytuacja w poprzednim okresie, bo przez 5 lat to może będą przestrzegane normy, ale my musimy myśleć perspektywicznie i to, o te normy to powinny być przestrzegane do końca, dokąd będziemy się wobec palarnia. A jak to było poprzednio, czy to w poprzednich latach? Bardzo proszę pani. W poprzednich latach niestety nikt nie zgłaszał z okolicznych mieszkańców, ani nawet z pracowników. Także ja nie miałabym nawet takiej możliwości, żeby interweniować, że coś się złego dzieje, ponieważ ludzie tam pracujący usilnie twierdzą, że są filtry zakładane. Tyle mogę powiedzieć. Ale sanepid był zadany na pewno. Proszę. Ja mam takie dwie wątpliwości. Jedna to jest taka, że tutaj teraz oni mają interes, bo chcą tą pozytywną opinię, więc tutaj słyszałem, że tak fajnie się z nimi tutaj rozmawiało, że przyszli, byli zaproszeni, czy trwały rozmowy. Natomiast z tego co ja pamiętam, tutaj radna księża mówiła, że jeśli były tam te programy telewizyjne i kontrolne, to oni tacy wcale transparentni być nie chcieli. Wręcz byli bezczelni, wyrzucali tam tych dziennikarzy, więc ja tutaj śmiem wątpić, jak takie ich pozytywne intencje są. No wiadomo, teraz mają interes, do nas się zwracają. A druga sprawa, czy w zamian za to oni jakiekolwiek przedstawili, co oni tam na tej lokalnej społeczności tam gdzie mają, to czy oni coś tam robią, cokolwiek. Tak. Czy coś takiego zaproponowali? No bo jeśli nic, to jest tylko takie no, wyciąganie ręki po zgodę, natomiast nic od siebie nie dawanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Radny Boręczki, proszę. Dziękuję bardzo. Ja mam kilka pytań, proszę Państwa, ponieważ ta inwestycja też poważna, że tak mówię, że będzie proekologiczna, to pewnie tak. Pierwsza sprawa to taka. Czy było spotkanie z mieszkańcami w tym temacie? Ponieważ ja ze swojej kadencji piątej wiem, że było tam dużo nieprawidłowości, ponieważ były porozrzucane różne elementy, które przywożone były do spalania. Między innymi ludzkie, roznosiły to gawrony, wrony i tym podobne. Wtedy dziennikarze się nie mogli dostać, że tak powiem, za to ogrodzenie, byli wyrzucani, nawet z Gazety Wyborczej. To się nie sprawa. Druga sprawa to mam taką prośbę, tu pan przewodniczący Komisji Planowania troszeczkę dziwi się pana stanowisku, że tak powiem, ponieważ wszędzie się państwo głosili, jeżeli chodziło o budowę ZTPO, że jest bardzo szkodliwa, że będzie szkodliwa. Natomiast tu pan jakby uzasadnia tym, że będzie przestrzegany, ponieważ będą środki z Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o ZTPO, będą całości środki z Unii Europejskiej. I raczej tego mi się tu nie obawiam. Natomiast tego mi się też nie obawia, jeżeli tak dokumenty mówią. Znaczy dokumenty są dokumentami, trudno powiedzieć, co później będzie. Natomiast chciałem zapewnić, że na spalarni śmieci będzie tablica powieszona i wszystko będzie wypisane, dokładnie wyświetlane 24 godziny na dobę, co będzie się ulatniało. W związku z tym moje pytanie jest takie, od kiedyście Państwo zmienili tak zdanie bardzo szybko, jeżeliście Państwo byli przeciw ECLN-u, przeciw spalarni śmieci, w tej chwili jesteście Państwo za tym, przeciw prosektorium nazwijmy to spalania ludzkich zwłok itd. itd. Bo troszeczkę mnie to dziwi Państwa stanowiska, to jest jedna sprawa i następna sprawa to chciałem zapytać, jak było budowane na Komisji Planowania Przestrzennego. Ja odpowiem na to pytanie, bardzo chętnie. Mamy tutaj dwa zagadnienia. Pierwsze zagadnienie jest takie, że inwestycja, która powstała za czasów innych radnych, innych poprzednich kadencji, była rozbudowywana i funkcjonowała tak, jak funkcjonowała, ona już jest. Tej inwestycji czynnego budynku spalarni odpadów niebezpiecznych nie da się w jakikolwiek sposób zatrzymać, zlikwidować i tak dalej. To już jest jakby sytuacja, która nas zastała w tym momencie. I uważam, że jeżeli jest coś złego działającego, bo to na pewno nic nie jest dobrego ta inwestycja, i jeżeli na tej inwestycji są zakładane filtry, bo już zostały założone i będzie tak jakby ta inwestycja szła w kierunku ekologii, to należy tylko temu przyklasnąć, bo nie ma co się sprzeciwiać, żeby nie było wychwytania ciepła do atmosfery. Natomiast panie radny, jako były przewodniczący, inwestycja ZPTO jest całkiem innej rangi inwestycją.
to nie będzie spalane ileś tam kilogramów na godzinę odpadów, tylko będą spalane tony nowej inwestycji, którą chce się wprowadzić do miejsca absolutnie niedostosowanego do tego celu, gdzie nie ma odpowiedniej infrastruktury technicznej, drogowej, żeby wprowadzić ponad 200 tysięcy ton, gdzie wprowadzi się wiele dziesiątek czy setek kilogramów materiałów niebezpiecznych do współspalania potrzebnych do tej inwestycji. Także nastawienie mieszkańców, który reprezentuje do spalania odpadów, cały czas, w większości oczywiście, bo nie wszystkich, jest negatywne. I cały czas postuluje i walczę, jak pan by uprzejmy sobie pan dany przeczytać, na stronie dzielnicy są wątpliwości dalsze co do finansowych efektów tej inwestycji. Natomiast całkiem inny temat to jest właśnie na spalanie odpadów niebezpiecznych, gdzie mieszkańcy nie mogą w jakikolwiek sposób, nawet jak były emitowane filmy i był zapraszony sanepid, w jakikolwiek sposób wpłynąć, żeby ten obiekt jakby przestał istnieć. Tego nie można zrobić. Dziękuję bardzo. Drugi głos, pierwszy, przepraszam, pan Maranda, pani Ciężak drugi i pani Mika drugi. Jako członek Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska chcę państwu powiedzieć tak. No, przyszedł na posiedzenie komisji człowiek. Pan doktor Furtak. Pan doktor Furtak, który od razu powiedział, że on z firmą jako taką spalarnią nie ma nic wspólnego poza tym, że ma projektować halę pod turbiny. Czyli to nie jest pracownik czy tej spalarni, tylko to już przysłała go pani prezes, bo właśnie ze względu na to, że będzie projektował. No on mówił tam o tych rzeczach, że są filtra, nie wiem, czy one tak naprawdę już są, czy dopiero będą po założeniu. I chcę państwu na jedną rzecz zwrócić uwagę. Ta spalarnia podlegała od marszałka województwa Polskiego. Właścicielem było województwo. I w zasadzie tak powinno być, że kontrola ze względu samorządu i tak dalej powinna być zachowana, bo łatwiej takie rzeczy jest kontrolować. Natomiast jak to platforma rządzi od iluś lat, wszystko sprzedaje prywatnie. Ale to zrozumiałem, gdyby by nie dodał stopy. Ale to muszę powiedzieć, bo no niestety taka jest prawda, bo ta spalarnia w tej chwili jest prywatna. Ona jest w tej chwili prywatna. Jest firma prywatna. Nie wiem, właściciel, on mówił o pani prezes, a nie wiem, czy to jest pani prezes jest właścicielem, czy też zarządza, a ktoś inny to uczynił. To... Rozumiesz, bo państwowa ta firma kiedykolwiek, tak? Pod marszałka. Ale pod marszałkiem to się odlegała, czy był właścicielem? Nie, właścicielem. Samorząd województwa ma. Kiedy to było? W jakich latach? Jeszcze 3 lata temu chyba należy. To niedawno tak było, no po prostu to się stało nie tak dawno i być może, ja nie wiem teraz, bo tego im się nie dopytali, kiedy były te afery, czy to było już za, jak nie ma pan prywatna, no właśnie, ale to nie wiadomo, więc tej informacji nie ma. Ale wracając do tego... Szanowni państwo, pan radny Maranda ma głos. Proszę. Jeżeli chodzi o tą ekologię i tak dalej, no pewnie tak jest, jak będzie turbina mniejsze zużycie, to tam będzie emisja ciepła. Tak. Pytanie jest takie, czy jak ta turbina będzie, czy przerób tych śmieci nie będzie, nie wzrośnie o drugie tyle. No on niby twierdzi, że tam jakieś normy w tej chwili są narzucane, no ale normy zawsze można zmienić, bo jak się pokaże, że jest turbina, no to można i normy zmienić, nie ktoś innego. No i też sprawa taka, że lokalizacja tej spalarni jest w takim miejscu, bo tam jest zaraz oczyszczalnia na Kujawach. Wąska uliczka, nie wiem jak w tej chwili twierdzą, że tam nie ma jakiegoś specjalnego ruchu,
ale potem jakby zwiększyły się dostawy tych śmieci, czy nie odpadów, no to może być tam komunikacyjnie nawet niewesoło. Ze względu na to, że tak tą Miłogłąską trzeba dopuścić. No a inna sprawa jest stosowanie się do, no to tam wiadomo, że emisje idą na chałupki, na przylasy i na niechołomice, nie? Kto tam będzie tego sprawdzał, czy oni w nocy będą wyłączać ten? A jak jeszcze tu pani radna mówiła, że bardzo większość ludzi zbliżanie się do konkluzji. Większość ludzi, oczywiście, że trzeba było zamknąć. Dziękuję bardzo. Pani radna Ciężak. Ja podejrzewam, że właściciele tej firmy to nie są jakieś dobry wuje, który nagle poczuł potrzebę ekologii, no. Tylko chodzi o to, że teraz wchodzą przepisy unijne, prawda, które dotyczą CO2 i on po prostu ucieka przed ogromnymi karami, bo wtedy jego biznes byłby nieopłacalny. A teraz jak dostosuje, jeszcze dostanie dotację unijną, to on po prostu ucieknie przed tymi przepisami dotyczącymi kar za CO2 i jeszcze będzie zarabiał na sprzedaży energii. Dziękuję bardzo. Pani radna Milka, proszę odpowiedź. Ja chciałam odpowiedzieć panu Porowskiemu, jeżeli można, że my dalej jesteśmy, proszę pana, przeciwni i spalarni śmieci, i z popielarni. To jest zaistniała ta sytuacja, jest. My nie mamy wpływu na to, że co my tu jakby powiemy, że nie, to co oni bez nami rozburzą. Nie. Tylko chodziło o to, że ten projektant, który się tutaj pojawił, odpowiadał za projektowanie turbiny. I mówił tak samo o dodatkowym produkcji energii elektrycznej. I ja dlatego tutaj powiedziałam, że wszystkie służby, które są odpowiedzialne za emitowanie różnych zanieczyszczeń do środowiska, powinny właściwie stać gotowe do wyegzekwowania od wszystkich tych fabrykantów, powiedzmy sobie, prawa i koniec. I to jest najistotniejsze. No co my zrobimy w tej chwili? Nic. Bo to już, to trzeba było się zastanawiać kilka lat temu, gdzie to rzeczywiście takie firmy budować. A skoro na już jest, no to ja nie mam wpływu. No sam tam. Dziękuję bardzo. Panie radny. A jeszcze chciałam powiedzieć jedno, że przy okazji, jeżeli ten pan doktor, co się przedstawił w polityce, który ma projektować turbiny, to ja uważam, że mówił o energii elektrycznej, to uważam, że dzisiaj, gdzie jest ta widać z energią elektryczną, to możliwe. Przynajmniej te okolice, które są pobliżu tego, nie może spalać, dostawać jakąś politykę. Proszę Państwa. W tej chwili się jest deficyt z energią, gdy buduje się wiatraki, po co wiatraki można korzystać, tylko żeby to było coś kosztem dla tych ludzi. Dziękuję bardzo. Pani radna, Ja chciałam tego zapytać, czy wszyscy Państwo na komisji byliście zgodni, jeśli chodzi o to opiniowanie? Jeżeli chodzi o samą czystą uchwałę jako taką, to większość była, poza chyba panem Marandą, który chyba się wstrzymał od głosu z tego, co pamiętam, było za, bo mówimy tutaj o czysto technicznej sprawie. Dziwną byłoby sytuacją, kiedy my byśmy byli sprzeciwni proekologicznej inwestycji, bo do tego się sprawa w tym momencie tak jakby to mamy przed sobą. Natomiast my nie odnosimy się w tej uchwale do funkcjonowania tego zakładu, bo co innego jest ocena zasadności dalszego funkcjonowania tego zakładu w tym miejscu, a co, że na to nie mamy wpływu, bo oczywiście bylibyśmy przeciwni, a co innego jest takie postępowanie tego zakładu, które będzie proekologiczne. Dziękuję bardzo. Pani radna Frankiewicz jeszcze? Ja mam taką wątpliwość dotyczącą temu zakładowi, bo w ogóle tej uchwale i tej propozycji i prośbie o poparcie, bo uważam, że można opiniować, czemu nie proekologiczne. Wprawdzie ja bardzo nie lubię tego określenia, może przez ekologia mi się przez nie źle kojarzy, chociaż jest dobre. Natomiast
owszem, rozbudowa i przebudowa w celu wychwytywania ciepła i przetwarzania go w energię elektryczną, ale po warunku, że taki zakład spełnia wszystkie normy, że doskonale funkcjonuje właśnie ekologicznie, bo do tego nie potrzeba tych kominów wyłapujących ciepło, ale najpierw trzeba założyć filtry po to, żeby nie emitowały odpadów niebezpiecznych, żeby nie zanieczyszczały środowiska, żeby nie śmierdziały, żeby plazma się nie zatykała. I taki sobie zakład doskonale funkcjonuje przez kilka lat, niszczy środowisko naturalne i dokucza ludziom, ale nagle jak się okazuje, że mają przyjść pieniążki z Unii albo można stracić dużo pieniążków w postaci właśnie tego CO2, to proszę, już je mamy, elegancka uchwała, podpisujemy, głosujemy. No. Ja, proszę Państwa, jestem absolutnie przeciw, pod warunkiem, że. Dlatego proponowałabym poprawkę, pokażcie się, wykażcie się, jacy jesteście świetni, ekologiczni, prospołeczni, to wtedy chętniej możecie sobie nawet jeszcze dorabiać na ciebie. Dziękuję bardzo. Pani Radna. Oczywiście sprawa rozmowy z kompetentną osobą z tej spalarni była podnoszona, że osoba, która reprezentowała w tym momencie zakład, w ostatniej chwili została podmieniona z osoby z zarządu na tego projektanta. I niejako spotkanie z panią zarządu jest założeniu przebędzie. Natomiast czy ewentualnie my teraz przedłużymy procedowanie tej uchwały, żeby wydać opinię po spotkaniu z panią szefową tego zakładu i usłyszymy od niej, ewentualnie to, co Państwo też podnosiliście, jakieś inwestycje dla mieszkańców, którzy tam są najbliżej, to jest kwestia dzisiejszego naszego tutaj też podejścia do tego. Także ewentualnie można było wydać. Można było wydać. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Zapraszam do dyskusji w podsumowaniu. Czy ja mogę złożyć wniosek formalny, żeby... Wniosek formalny zawsze Pani Radna może zgłosić. No, żeby ta uchwała wróciła z powrotem do komisji, spotkamy się... Z osobą kompetentną, czyli z reprezentantem zakładu. Proszę Państwa, nie głosuj, bo to jest granda w tym momencie. Bardzo proszę, proszę Państwa, zakończyć dyskusję. Podsumowanie tej dyskusji, proszę Państwa, nasuwają się następujące wnioski. Na pewno będziemy chcieli zorganizować spotkanie w sprawie udzielenia informacji, w jaki sposób można dowiedzieć się i nadzorować pod względem ekologicznym, czy też zanieczyszczenia środowiska różne zakłady, które są na terenie dzielnicy 18 Nowa Huta. Przede wszystkim z Wydziałem Środowiska Sanepidemii Wojewódzkiego Inspektoratem Ochrony Środowiska, abyśmy mogli uzyskać takie informacje. Dwa, na pewno wystąpimy do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o wykaz badań związanych z tym właśnie zakładem, czy spalaniem odpadów niebezpiecznych w zakresie informacji związanej z danymi, które się, proszę Państwa, pojawiają, bo to jest ważna informacja. I proszę Państwa, powiem w ten sposób, że ta uchwała, która dzisiaj jest procedowana, uchwała dotycząca rozbudowy tego zakładu. Czy ten zakład w najbliższych czasach, 3, 4, 5 lat temu, był zakładem, który spełniał normy, czy ich nie spełniał, tak naprawdę nikt z nas na dzisiaj nie wie. My możemy tylko i wyłącznie z informacji prasowych, które były kilka lat temu przedstawione, jak i również filmów, które były, jak dobrze pamiętam, w telewizji TVN, przypomnieć sobie i odtworzyć, w jaki sposób ten zakład funkcjonował. Nie przypomina mi się również, żeby w piątej kadencji pan przewodniczący Poręcki robił jakiekolwiek spotkania z mieszkańcami w sprawie tego zakładu, ale moja pamięć może być w tym zakresie ulotna. I myślę, że na dzisiaj mamy taką sytuację, że proszę Państwa, przyszło nam do głosowania WZ-ka dla inwestycji rozbudowa i przebudowa budynku spalarni odpadów niebezpiecznych z przeznaczeniem pod instalację turbogeneratora wraz z budową sieci SN i transformatora trafostacji wewnętrznej. I proszę Państwa, powiem w ten sposób, że nasza opinia jest ważna, bo jest ona opinią, która jest wyrażana przez przedstawicieli społeczności lokalnej, ale z drugiej strony także chcę Państwu uzmysłowić, że w zakresie procedury, która jest przyjęta odnośnie naszych opinii, ta opinia nie jest w żadnym wypadku wiążąca dla urzędu,
w zakresie procedowania samej procedury. To od razu Państwu chcę to zaznaczyć, że nie jest wiążący. Po przyjęciu uchwały pozytywnej ta opinia jest przyjmowana do wiadomości przez odpowiedni wydział, który wystąpił do nas, w tym wypadku Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa. I następuje procedowanie tejże WZ-ki. W przypadku, proszę Państwa, gdy ta opinia jest negatywna, to po pewnym czasie, zgodnie z procedurą, dwie strony przy współudziale przedstawiciela Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa spotykają się na tak zwanej rozmowie dotyczącej przedstawienia swoich stanowisk i potwierdzenia lub też odwołania tych stanowisk. Zawsze to wygląda w ten sposób, że osoba, która jest przedstawicielem Rady, no, ma stanowisko w ręce w formie uchwały, czyli wypowiada się za Radę tylko i wyłącznie w tym zakresie, który został przyjęty przez Radę. Czyli jeżeli my opiniujemy jakąkolwiek inwestycję w sposób negatywny, no to my podtrzymujemy naszą inwestycję, pokazujemy te nasze wątpliwości, które były przez nas zgłaszane. Z takiego spotkania zawsze, proszę Państwa, jest przygotowywana notatka ze stanowiskami obu stron. No i ta notatka także trafia do procedurowego, do procedury związanej, do procedowania związanego z wydaniem WZ-ki. I urząd ponownie może przyjąć te uwagi, które zostały przez nas zgłoszone i mieć wątpliwości co do wydania WZ-ki, jak również urząd nie musi przyjąć tych elementów dotyczących naszych wątpliwości, które my w tym momencie, proszę Państwa, zgłaszamy. Ja chciałem tyle, żebyśmy nie mieli wątpliwości, jak to się dzieje w tym zakresie odnośnie, proszę Państwa, rozbudowy tych zakładów. Może ciekawą rzeczą by było to, żeby radni miasta Krakowa dali dzielnicom opiniowanie takich spraw w sposób ostateczny, tak jak to zrobili w sprawie na przykład procedury dotyczącej decyzji mieszkaniowej, prawda? No i wtedy tutaj by zapadały te decyzje w sposób ostateczny, prawda? Ale nikt jeszcze o to się w tym momencie nie pokusi. Rzeczywiście na spotkaniu, na którym które odbyło się podczas komisji, był obecny projektant, który nie jest pracownikiem tegoż zakładu. Pani, która miała być, pani wiceprezes, z informacji, które ja otrzymałem, nie była w stanie przybyć w tym terminie, który był przedstawiony przez nas na to spotkanie. I już wcześniej, jakieś 3-4 dni wcześniej przyszła taka informacja, że jej nie będzie na tym spotkaniu, tylko będzie ten architekt, który był na tym spotkaniu. Proszę Państwa, ja ze swojej strony, no, tutaj przedstawiam w imieniu zarządu ten projekt. Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Planowania Przestrzennego Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego. Oczywiście my jak najbardziej możemy go w tym momencie odesłać do komisji, ale skutek będzie taki, że mamy już przekroczony określony termin, który jest związany z procedurą w tym zakresie i tym samym nie będziemy mogli, proszę Państwa, wydać do tego opinii, bo ona w ogóle nie będzie wiążąca i nie będzie brana w zakresie tego procedowania. Ja prosiłbym, jeżeli są takie wątpliwości, to żeby na komisji po prostu przedstawić wniosek o rozmowę przed sesją z osobą, która jest kompetentna, albo też o zaproszenie na sesję takiej osoby, która jest kompetentna, żeby rozwiać te wątpliwości tutaj podczas procedowania. Bo, proszę Państwa, tak jak mówię, oddalenie tego do komisji spowoduje tylko tyle, że i tak nasza uchwała nie będzie brana pod uwagę w zakresie procedury, która jest związana z WZ-ką, bo my mamy określony termin w procedurze na wydanie opinii do tego projektu. To tak tylko odnośnie wniosku pani radnej, nawiązaniu do niego, ale zaraz będziemy drukować. Proszę Państwa, jest jeszcze jedna rzecz, która się pojawiła w toku dyskusji, która też została zgłoszona, która mówi o tym, żeby w ślad za tym, jak jest zaproponowane w zakresie
spalarni śmieci umieścić także w tym zakładzie tablicę, która no, informuje nas o zanieczyszczeniu. W tym momencie Rada Dzielnicy może wprowadzić poprawkę do uchwały. Ja taką poprawkę przygotowałem. W paragrafie drugim brzmiałaby ona w następujący sposób, że Rada Dzielnicy 18 wnosi o umieszczenie przed wjazdem do spalarni odpadów niebezpiecznych tablicy informującej o danych dotyczących zanieczyszczeń emitowanych przez zakład w czasie rzeczywistym. A w paragrafie trzecim uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ja zgłaszam taką poprawkę do tego druku jako autopoprawkę zarządu. Ale w pierwszej kolejności będziemy, proszę Państwa, procedować wniosek formalny zgodnie z głosowaniem wniosku formalnego. Kto jest, Szanowni Państwo, chciałby zabrać głos za wnioskiem formalnym, bardzo proszę. Ale jeszcze mój wniosek informalny jest, żebym chciał, żeby przerwa była w tym momencie zgłoszona. Wniosek formalny głosuje się pierwszy, który był zgłoszony proceduralnie. Tak jest, dokładnie. Musimy przegłosować pierwszy, później drugi. Dopiero drugi możemy głosować. Proszę Państwa, najpierw kto z Państwa rady jest, kto się chce wypowiedzieć, ja to osoba za wnioskiem formalnym. Tak, proszę Pan Rady Maranda. Ja jestem za, ponieważ datę Pan Przewodniczący powiedział, że to pismo wpłynęło do Rady 17 bodajże stycznia, czyli to jest miesiąc taki nam dany do opiniowania. To nie jest to tak dużo, tak jak jutro zarząd wystąpi na przykład o przedłużenie, bo taka możliwość statutowa jest ze względu na złożoność sprawy i wątpliwości, to żaden wydział nie robi tu problemu, żeby ta uchwała musiała tak być już na kolanie robiona. To jest jedna sprawa. No i dlatego uważam, że ten wniosek formalny jest zasadny. No ja dlatego też się wstrzymałem, bo trudno mi było tak ocenić, żeby być przeciwko, a te wątpliwości cały czas mam. Dziękuję. Kto z Państwa radnych chciałby zająć stanowisko w sprawie przeciwnej wniosku formalnego? Bardzo proszę. Bardzo proszę Pan Przewodniczący. Bardzo proszę o zachowanie spokoju. Nie, tylko wiecie co, proszę Państwa, to tak mnie trochę smuci ta dzisiejsza nasza dyskusja. Jeżeli na komisji, jak na komisji był Pan wykładowca, doktor Politechniki Krakowskiej, bo sam się tak ocenił. Nie tylko sam, nie tylko z dziedziny projektowania, ale z dziedziny ochrony środowiska. I przecież na komisji i pani Kasia była, nie było pani Kasia, i pan Maranda, i tu cała komisja, i dyskusja była bardzo merytoryczna i wszyscy byliśmy przekonani co do ekologicznej tej budowy tej stacji turbogeneratora. Dzisiaj jakieś takie, nie rozumiem skąd jakieś wątpliwości. Przecież ten pan wyraźnie mówił tak. Normy, limity spalania są zachowane. Oni by mogli spalać o wiele więcej, ale obowiązuje ich normy, to jest raz. Ktoś zgłosił, nie wiem, czy Janusz Ciela, odnośnie tablicy, o której tutaj zarząd robi autopoprawkę, przyrzekł, że taka tablica będzie przed zakładem pracy. On jest stroną w sprawie. Przyrzekł, proszę. On jest stroną w sprawie, bo jest tylko podstawą. Bardzo proszę o przyrzekł. W związku z tym dzisiaj taka dyskusja nie zakończona żadnym wnioskiem. Jedyny wniosek to jest, żeby odesłać z powrotem projekt uchwały do komisji, to mi się wydaje to zupełnie niezasadne. Dziękuję Panie Przewodniczący. Czy Pan mówić tak było, ten Pan musiał jak dla sprostowania tylko, bo to może prowadzić jakby. Ten Pan otwarcie powiedział, że on nie może gwarantować za właściciela. On mówi ze swojej strony, jakie są normy, jakie jak przepisy wyglądają. I tak on to zaszczyt sobie. Także nie można tutaj mówić, że... Proszę Państwa. Przechodzimy do trybu głosowania wniosku formalnego, który został zgłoszony przez Radę Mirosława Ciężar w sprawie odesłania druku nr 19 do komisji. Głosujemy w sprawie odesłania druku nr 19 do komisji, proszę Państwa. Nie głosujemy całej uchwały, żebyśmy widzieli,
że to jest tylko wniosek formalny. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że wniosek został odesłany do komisji. Moje głosowanie, panie przewodniczący. Moje... Proszę. Wynik głosowania. Wynik głosowania. Panie Darku, proszę podać głosowanie. 12 osób za, 5 osób przeciw, 3 osoby się wstrzymały. Proszę, panie radny. Panie Januszu, ja chciałem się dowiedzieć, czy wniosek formalny odnośnie przerwy jest jeszcze podtrzymywany, czy nie? Tak? Nieaktualny. Okej. Czyli wniosek jest nieaktualny. Panie przewodniczący, a wodę do tego jeszcze do pani na wypowiedzi? Nie wiem, w jakim trybie pan radny chciałby zabrać głos. To znaczy, nie chciałem przeszkadzać w głosowaniu wniosku formalnego. To jest to, trybie chciałby pan zabrać głos. Ale w takiej sprawie... No i bardzo proszę, dziękuję pan Wolski. Pan przewodniczący powiedział, że nie było spotkania z mieszkańcami piątej kadencji. Ja nie mówiłem o spotkaniu z mieszkańcami piątej kadencji, tylko zadałem pytanie, panie przewodniczący, czy było spotkanie z mieszkańcami dotyczące obecnie rozbudowy tego zakładu. Natomiast w piątej kadencji mieszkańcy przychodzili tu ze skargami, jak pan mówił, to była dość boliwa sprawa. Takie moje było zapytanie między innymi. Dziękuję bardzo. No to szkoda, że pan nie zrobił, panie przewodniczący, tego spotkania. Pan docent, dziękuję, dziękuję bardzo. Proszę państwa, przechodzimy do procedowania druku nr 20. Druk nr 19 jest odesłany do komisji.